No i teraz jesteśmy przy ostatnim temacie odnośnie twojego domu. Mamy piękną koleżankę, może ją tu zaprosimy, żeby z nami porozmawiała. Chodź. Zapraszamy. No, dawaj. Chodź tu z mojej strony. Bo my jesteśmy, wiesz, sami, więc to jak tam Blanki chata? Wczoraj było wszystko na live'ie, więc robi się. Kurde, ale nie wszyscy robi oglądają się live'a. A, okej, okay, czyli będzie niebawem. Niebawem będzie, no powiedz kiedy, powiedz. Chcemy, żeby było na 1 listopada, czyli tak jak Blanka lubi, troszeczkę w klimacie halloweenowym. A jakie dałaś instrukcje Oli przed rozpoczęciem tego wszystkiego? Czarno, żeby było, bo ja lubię, jak jest ciemno. I tyle. I mówię, zaskocz mnie, bo ja lubię, jak się mnie zaskakuje. No i czym zaskoczysz naszą gwiazdę? Jaka tam będzie czerń? Różne odcienie czerni, od grafitu, takich ciemnych grafitów po czerń i różne je oblicze. Ale najważniejsze to nie jest ta sama czerń, tylko faktury, które tam będą użyte. Zrozumiałeś cokolwiek? Ja też nie. Ja wszystko. A moja droga, powiedz mi, czy Blanka dała ci otwarty budżet? Pomidor? No dobrze, widzisz, nauczona jest. Wyszkolona. To teraz przejdziemy do naszej gwiazdy, bo ostatnio rozmawiałem z innymi gwiazdami i wszystkie mówiły mi, że mają chaty na kredyt. A jak to jest u Blani? Czy Blania, ja się boję, sama płaci, czy poszła do banku, żeby sobie zaciągnąć kredyt? Uważam, że to nie jest niczyja sprawa, tylko moja. Jak się, nie wiem, chyba nie odpowiada, to chyba za swoje, bo ty bogata jesteś, nie? Nie, po prostu nie mam ochoty mówić już o pewnych rzeczach, wiesz, już nie ściągnę nie gaci. Nie będziemy już patrzeć na portfel. Ale nie oszczędzasz w budowie. Bo no nie, będzie miejsce... oszczędzam trochę. Ona oszczędzam, wie. Ale często jej nie daję oszczędzać. Na dobrych rzeczach nie wolno oszczędzać i na ważnych rzeczach również nie trzeba oszczędzać. I ty chyba o tym wiesz, prawda? Wiesz, są takie rzeczy, które muszą być niestety drogie, bo jak się na przykład oszczędzi, nie wiem, na klimatyzacji i ona się zepsuje, to droższy będzie tak naprawdę poprawka tego, co zostało zrobione. Ale jak ona mi mówi, że ja mam, że pokazuje mi grzejnik, rozumiesz, grzejnik, kaloryfer tak zwany, za 12 tysięcy, to mówię do niej, z czego to jest, ze złota? Nie Ola. Ale jest taki ładny, nie jest ładny na 12 tysięcy. Nie jest kwestia tego, czy mnie stać, tylko kwestia, ile chciałabym za to zapłacić, a za grzejnik nie. I Ola znalazła tańszy. O, pięknie, mówisz, masz. Jestem idealna w wyszukiwaniu tańszych opcji i tutaj właśnie tak trzymamy się tego, że te drogie rzeczy mieszają się z tymi tańszymi i naprawdę nie będzie widać różnicy, co jest tanie, a co drogie. I porządne, musi być porządne, bo mi się nie chce zmieniać, nie? No dobrze, tak się pani na Instagramie nazywa? Ola Ziareku. A pani? Blanka Lipińska. A ja Damian Glinka, dziękuję bardzo.